Hej, witajcie. Karierowy wtorek. Mimo, że zdalnie w nowym centrum dowodzenia wszechświatem, trzeba coś robić, prawda? I, i zachowywać te pozory, że jest niby OK. <laughs> Czy nie jest źle, ale zastanawiam się i, i wybaczcie, jak gdyby na ile jest to sensowne dalej nagrywanie takich rzeczy w sytuacji, w jakiej jesteśmy. No ale co mi tam? A... Nie będziesz lubił gadać. A, a poza tym, może komuś się to przyda akurat w tym momencie. Um, chciałem się pogadać o trzech umiejętnościach, które najbardziej mi się przydały z punktu widzenia mojej kariery. Um, trzy umiejętności, które nabyłem e, na różnym etapie tej kariery e, i używam ich praktycznie codziennie. To są rzeczy, które um, uważam, że są jednymi z najbardziej użytecznych. To są rzeczy, które dalej nad nimi pracuję i rozwijam, czyli staram się podnosić mój poziom w ramach tych umiejętności. I myślę, że głównie dzięki nim, jak gdyby jestem tu, gdzie jestem, i, i a, udaje mi się z sukcesem, mam, mam takie wrażenie realizować wiele projektów i osiągać dobre wyniki. Więc o czym chciałem pogadać? Um, zanim może jeszcze do tego przejdę, um, te trzy umiejętności nie są ciężkie do zdobycia, tak mi się wydaje, ba. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo można te umiejętności um, samemu ogarnąć, używając po prostu internetu, czy to YouTube'a, czy, czy jakichkolwiek innych stron, um, na których po prostu jest masa darmowych materiałów. Trzeba tylko chcieć. Um, no więc zacznijmy. Numer jeden to, um, a kolejność jest osoba, to nie jest tak, że któraś z nich jest najważniejsza. Po prostu te trzy umiejętności uważam, że są po prostu kluczowe. Numer, numer jeden to, to język angielski. Um, no miałem to szczęście, że, że on. zacząłem wcześniej z tym językiem angielskim, bo oglądałem jeszcze na początku lat 90. sporo bajek, które miały, nie miały dubbingu, tylko były czytane, więc było słychać ten język angielski, a potem lektora dopiero i to gdzieś pozwoliło mi przyswajać ten język. Potem gry komputerowe w języku angielskim, ale nie zmienia to faktu, że po prostu język angielski stał się bardzo szybko częścią mojego życia zawodowego i otworzył mi bardzo wiele drzwi. I do tej pory otwiera, bo. Z powodzeniem mogę komunikować się z ludźmi z całego świata i nie jestem ograniczony tylko i wyłącznie do rynku polskiego, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy, nawiązywanie relacji, pozyskiwanie wiedzy. Więc e, dzięki językowi angielskiemu codziennie utrzymuję kontakt, prowadzę relacje biznesowe, prywatne, ale również e, pozyskuję wiedzę, bo jestem w stanie czytać nowe książki, które jeszcze być może nie są dostępne na rynku polskim mogę oglądać materiały wideo w języku angielskim i tą wiedzę cały czas pogłębiać, więc język angielski. Drugim elementem, który przydaje mi się na co dzień, to umiejętność obsługi komputera, coś co może jest oczywiste, ale wbrew pozorom widzę ludzi, którzy w dalszym ciągu nie są do końca w tym um, jak gdyby efektywni, nie wiem czy to dobre słowo, ale już nie abstrahując od tego, że obsługa komputera to również jego włączenie i wyłączenie, chodzi mi przede wszystkim o Excela i PowerPointa. Te dwa programy, um, można się śmiać czy nie, jest, jest wiele żartów dotyczących tego, jak wygląda praca w korporacji, ale umiejętność używania tych dwóch programów e, daje mi również możliwość realizowania zadań, ce osiąganie celów i, i tak naprawdę sprzedawanie siebie. Z jednej strony mamy Excela, pracę z danymi, który, którego się nie da nauczyć dobrze i ja uznaję swój poziom za jakiś taki, nie wiem, może powyżej podstawowego, bo, bo potrafię jak gdyby z, z, stworzyć sobie wykresy, potrafię pracować na tabelach przystawnych, na, na dużych blokach danych, raportach, opracowywać je sobie troszkę i tak dalej. Ale przede wszystkim kluczowa jest umiejętność czytania danych, które mamy w Excelu bardzo często, <laughs> przepraszam, dostępne. Um, a że nie zawsze te dane jak gdyby dają nam odpowiedź na wszystkie pytania, których potrzebujemy, bardzo ważne jest to, że sam potrafię sobie te dane troszkę przekształcić w sposób taki, żeby Odpowiedź na te pytania znaleźć. Więc Excel. PowerPoint z drugiej strony jest czymś, co pozwala mi prezentować tą wiedzę, prezentować mój punkt widzenia i wbrew pozorom, nie jest to, może inaczej, jest to aplikacja, która ma wielu jak gdyby, przeciwników, i, i zgadzam się, że można na pewno w lepszy sposób, ale jeżeli mamy takie procesy obowiązkowe, jak gdyby w firmie, w której pracujemy. To warto umieć dobrze zrobić prezentację i pokazać, o co nam chodzi, bo to jest klucz do sukcesu. Wtedy jesteśmy zrozumiani, wtedy jesteśmy w stanie się dobrze sprzedać, budujemy swój, tak naprawdę swoją pozycję. No i tyle. No i trzecia rzecz, która chyba jest najstarszą, rzecz, jedną z najstarszych rzeczy, może rzecz, która jest jedyną rzeczą, która stricte była z moją edukacją związana, bo o dziwo języka angielskiego nigdy nie miałem w szkole, zawsze uczyłem się go poza szkołą. Bo miałem mi francuski i niemiecki, które mi w ogóle nie siadły. Natomiast ta, ta rzecz to dostarczyła mi ją podstawowa wiedza ekonomiczna. Kończyłem liceum ekonomiczne, zawodowe, mam dyplom technika ekonomisty. I ta podstawowa wiedza ekonomiczna, czyli umiejętność rozumowania tego, jak działają podstawowe procesy księgowe, bankowość, rachunkowość, statystyka, finanse, podstawy ekonomii jest tak ogromnym atutem, jeżeli chodzi o rozumienie tego, jak działa współczesny świat, że wydaje mi się, że każdy powinien jakieś podstawy tego mieć po prostu. I um, również ta ekonomia, te finanse i to wszystko powoduje, że jesteśmy w stanie bardzo szybko spojrzeć z punktu widzenia takiego prawdziwego sprzedażowego, tego, o co chodzi w, w każdej firmie, w której będziemy pracować, no bo tak naprawdę firma w jakiś sposób zarabia pieniądze, jakieś ma koszty i tak dalej. I posiadanie nawet podstawowej wiedzy o tym, jak działają te procesy, bardzo pomaga nam zrozumieć ludzi, którzy, z którymi jesteśmy po drugiej stronie i jesteśmy w stanie znaleźć z nimi wspólny język i, i, i działać wspólnie. Więc język angielski, Excel, PowerPoint i podstawowa wiedza ekonomiczna. To są trzy elementy, które używam praktycznie codziennie, mimo tego, że moja praca się zmienia, że pracowałem w różnych miejscach, ale one towarzyszą mi dzisiaj, wczoraj, no i będą jeszcze towarzyszyły długo, długo. Tylko tak jak mówię, konieczne jest to, żeby cały czas je rozwijać, żeby cały czas dowiadywać się coś więcej, bo moja wiedza zarówno z finansów, jak i z Excela różni się tą, tej wiedzy, którą miałem 10 lat temu, no, a język angielski po prostu trzeba z nim cały czas żyć. Tyle ode mnie w ten karierowy wtorek. Macie jakieś umiejętności, e, które uważacie, że są kluczowe w waszej karierze, które do tej pory przydają się wam non-stop i które warto by było um, posiadać? Dajcie znać w komentarzu. A póki co dziękuję ślicznie i Zostańcie zdrowi i bezpieczni. Do zobaczenia. Hej!